W tej części pokażemy, w jaki sposób wykonać projekt przy pomocy asystenta schematu wielobiegunowego. Kontynuujemy pracę nad projektem Dom Jednorodzinny. Stworzymy schemat dla podrozdzielnicy PR1, wykorzystując do tego asystenta schematu wielobiegunowego. Przy wyborze rodzaju zasilania, domyślnie ustawiona jest opcja rozdział poza projektem zasilanie. Wybieramy rozdział w projekcie Zasilanie. Następnie wybieramy A1, wyjście do podrozdzielnicy i klikamy Zakończ. Teraz możemy wstawić wybrane przez nas produkty do tabeli schematu, korzystając z katalogu oraz filtrów. Wybieramy komórkę, w której chcemy umieścić wybrany z katalogu element. Przy pomocy przewodnika Hagorora z filtrów wybieramy ogranicznik przepięć. Klikamy Dodaj u dołu strony. Wybrany przez nas produkt został dodany do tabeli schematu. Następnie dodamy lampki sygnalizacyjne. Jeśli chcemy przejść do arkusza drugiego, wybieramy komórkę poniżej pomarańczowej linii w tabeli schematu. Utworzymy teraz grupę oświetleniową. W tym celu wybieramy wyłącznik różnicowo-prądowy oraz trzy wyłączniki nadprądowe 10A. Jeśli potrzebujemy dodatkowych akcesoriów, możemy je dodać w zakładce wyposażenie. Możemy zmienić rodzaj połączenia wybierając pole połączenie. Aby szybciej wykonać schemat grupa oświetleniowa może zostać skopiowana. Klikamy lewym przyciskiem myszy na pierwszy produkt i przeciągamy, aby zaznaczyć całą grupę. Następnie klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję Kopiuj oraz opcję wklej, aby wkleić wybrane produkty do arkusza trzeciego. Teraz możemy spojrzeć na pierwszą grupę oświetleniową. Znajduje się ona na drugim markuszu. Możemy bliżej spojrzeć na każdy z elementów używając opcji powiększenie inne, okno powiększenia, którą znajdziemy w oknie widok. Wróćmy do tabeli schematu. Teraz wybieramy komórkę i klikamy na zakładkę symbole w oknie struktura projektu. Jest to inna możliwa droga dodania produktów do tabeli schematu, bez otwierania katalogu. Jeśli wybierzemy konkretny symbol, filtry w katalogu automatycznie się zaktualizują, tak aby dostosować parametry wybranego produktu. Dodamy teraz obwód gniazd. Wybieramy z katalogu wyłącznik różnicowo-prądowy i 5 wyłączników nadprądowych 16 A. Kiedy znajdziemy właściwy produkt, klikamy Dodaj do strony. Przechodzimy do zakładki Schemat. Wybieramy wyłącznik nadprądowy i klikamy w zakładkę dystrybucja w oknie dystrybucja. Możemy zmienić tam sposób połączenia. W tym celu wybieramy potrzebny nam sposób połączenia i klikamy przydziel. Sposób połączenia został zmieniony. Możemy teraz wprowadzić kilka informacji o poszczególnych obwodach. W kolumnie Lokalizacja możemy wprowadzić nazwę lokalizacji np. Na sypialnia, Łazienka i tym podobne. Po wpisaniu mocy odbioru prąd zostanie automatycznie wyliczony. Wybieramy rodzaj tras kablowych oraz wprowadzamy ich długość. Następnie wracamy do schematu. Jeśli powiększymy widok, możemy odczytać w tabeli wprowadzone przez nas wcześniej informacje. Jeśli chcemy dostosować wyświetlane informacje, wybieramy okno ustawienia obszar obwodu. poprzez wybór innego rodzaju tabeli opisowej. Możemy zmienić rodzaj i typ wyświetlanych informacji w tabeli rysunkowej na schemacie. Na przykład, wybierając tabelę opisową B, możemy odczytać wartość prądu oraz długość przewodu.